Sapkowski czy Tolkien? Tolkien. Trzy miejsca, w których najlepiej się czyta. No przede wszystkim dom, a jak dom, to pewnie łóżko. Ale też bardzo miłym czasem są na pewno wakacje, gdzie można oddać książce. To już dwa miejsca, a trzecie miejsce to pozostawię sobie. Czy kiedykolwiek czytał Pan w nocy z latarką? Zdarzało mi się. Poezja czy proza? Bardziej proza. Ostatnio przeczytana książka? Granica Eriki Fatland. Komiks czy książka? Czasami komiks. Jedna czy wiele książek jednocześnie? Raczej jedna. Czytanie innym czy czytanie sobie? Lubię też czytać innym, szczególnie na dzieciakom. Jak często kupuje Pan nowe książki? Od czasu do czasu. Biblioteka czy księgarnia? Próbuję korzystać z biblioteki. Często. Audiobook, czytnik czy książka drukowana? Książka drukowana. Którego pisarza chciałby Pan spotkać? No myślę, że takich postaci chyba jest wiele, ale zacząłbym pewnie chyba od Henryka Sienkiewicza. Czytanie przy jedzeniu? Raczej nie przy jedzeniu, raczej w komforcie i bez jedzenia. Co denerwuje Pana w książkach? Długie opisy przyrody, tego nie lubię. O jakiej porze dnia i w który dzień tygodnia czyta Pan najchętniej? Czytam dużo w pracy, ale to nie są książki. Więc zazwyczaj, jeśli chodzi o książkę, to są weekendy. Co czyta Pan obecnie? Obecnie mam przerwę. Jestem po książce właśnie Granicy Eriki Fatland. A co czytam aktualnie? No mogę powiedzieć, że specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Co sprawia Panu radość podczas czytania? Ja bardzo lubię książki historyczne i na pewno te historie, które czytam w książkach, powodują dla mnie taką dużą radość wracania do pokoleń przeszłych, tak? Więc dla mnie taka książka historyczna jest takim najbardziej ciekawym elementem. Zaginane rogi czy zakładka? Zakładka. Co czytelniczo dzieje się w mieście? No przede wszystkim pojedynek literacki, który przed nami, no i narodowe czytanie, które jest ciekawym elementem, który mam nadzieję, że również będę małym cząstką. Dlaczego warto czytać? No myślę, że przede wszystkim dla wiedzy, dla emocji, dla przejścia w pewien taki element fantazji też. Czytanie rządzi.